Smacznego. Smacznego. O, miam, miam. Łukasz? No? Aptoczniki nakarmiłeś? Nie. Zapomniałem. Cześć, to są Orcy Spiders. Dziś zapraszam Was na odcinek sponsorowany. Sponsorem jest firma Owadodajnia. Owadodajnia jest firmą zajmującą się hodowlą owadów karmowych. Od 2012 roku są na rynku i możecie ich kojarzyć z giełd terrorystycznych, na przykład na Vivarium możecie ich spotkać. Mają występują swój... oni bardzo często przy stoisku Pinoterra. Tak, przy stoisku Pana Przemka. Swój sklep stacjonarny mają w Gdyni, ale prowadzą też sprzedaż wysyłkową, więc jeśli jesteście z innego miasta, to nie ma problemu, bo doślą do Was przesyłkę bez problemu. A jeżeli mówimy o przesyłce, to Owadodajnia zasponsorowała również dla Was rabat w wysokości 15% na wszystkie owady karmowe przy zakupie z wysyłką, więc macie czasu 30 dni na zamawianie u nich owadów karmowych z rabatem. Zamówienia możecie składać przez Facebooka i wystarczy, że w wiadomości do Owadodajni wpiszecie hasło Warsaw Spiders i dostaniecie wtedy ten 15% rabat. Przygotowaliśmy dla Was poradnik, który będzie się składał z trzech części. Część pierwsza. W części pierwszej będą owady karmowe takie jak karaczany. Wszystkie rodzaje karaczanów Wam omówimy, czym się różnią. Może nie wszystkie rodzaje karaczanów, ale te, które udało nam się nabyć albo zdobyć. Dodatkowo w drugiej części będziecie mieli świerszcze i szarańcze. A w trzeci mączniki, drobnojady i inne larwy. Tak. Tak. W takim razie przechodzimy do dzisiejszego odcinka. I dzisiaj skupimy się na karaczanach. Mamy tu oczywiście naszą hodowlę, którą dobrze znacie z naszego poradnika, z tworzenia hodowli owadów karmowych. A jak nie widzieliście, to koniecznie podlinkujemy Wam, żebyście sobie mogli obejrzeć, jak sobie taką hodowlę zrobić. I teraz przechodzimy do zbliżeń. Zaraz Wam pokażemy, czym się różnią karaczany między sobą i jak to wszystko wygląda. Dokładnie. Owadodajnia zapewniła do dzisiejszego odcinka trzy gatunki karaczanów. Są one najpopularniejsze i najczęściej spotykane w hodowlach. I zaczniemy od karaczanów madagaskarskich, bo są one najciekawsze ze względu na rozmiary, jakie potrafią osiągnąć, ale też dlatego, że potrafią strydulować. Jest to niesamowita umiejętność wydawania odgłosu syczenia poprzez wypychanie z powietrza tchawicy. Dźwięk ten ma siłę 90 dB. Karaczany madagaskarskie syczą naprawdę głośno, kiedy czują się zagrożone, ale też w terrarium, kiedy na przykład walczą o miejsce i przepychają się pomiędzy sobą. Dorastają nawet do 8 cm. Nie posiadają skrzydeł, ale potrafią chodzić po pionowych powierzchniach, na co należy zwrócić uwagę podczas urządzania terrarium. Samca od samicy odróżnimy po przedpleczu. U samicy jest ono gładkie, natomiast samiec ma listwę z wypustkami. Pancerz karaczanów jest bardzo twardy, głowa i przedplecze czarne i połyskujące, wyglądem przypomina masywną zbroję. Tułów podzielony na segmenty. Podczas dorastania wszystkie karaczany linieją, czyli rzucają stary pancerz. Karaczany linieją w różnych miejscach, może to być płaska powierzchnia, może być skośna lub nawet pionowa. Dorosłe osobniki żyją od 6 do 12 miesięcy. Jak wskazuje ich nazwa, karaczany te występują na Madagaskarze. Mimo swojej wielkości nie są to największe karaczany. Gatunkiem największym i najcięższym jest prawdopodobnie Macropanestia rhinoceros, czyli karaczan australijski. Dorasta nawet do 10 cm, a najcięższa samica złoteką, którą udało się zważyć, ważyła prawie 34 gramy. Karaczany madagaskarskie są stosowane jako pokarm dla największych ptaszników, jaszczurek czy węży. Jeśli chodzi o ich hodowlę, nie potrzebują światła. Temperatura powinna być na poziomie 25-32 stopni. Wilgotność na poziomie 50-80%. Można wstawić miseczką z wodą. Mimo swoich rozmiarów, karaczan madagaskarski jest zwierzęciem ugodowym. Możemy go śmiało trzymać w jednym pojemniku z innymi gatunkami karaczanów. Karaczany są uważane za zwierzęta wszystkożerne. Teraz omówimy sobie kolejny gatunek, czyli karaczany argentyńskie,
znane też pod nazwą łacińską jako Braptica dubia. Karaczany te zamieszkują dno lasów tropikalnych w Argentynie. Są to karaczany średniej wielkości i dorastają do 4-5 cm. Gatunek ten charakteryzuje się silnym dymorfizmem płciowym. Samce rozpoznamy po skrzydłach i węższej budowie ciała. Dorosłe osobniki żyją około 1,5 roku. Nie wspinają się po szybach i nie latają. I dotyczy to także samców. Przejdźmy do trzeciego gatunku karaczanów. Są to karaczany tureckie, coraz bardziej popularne w hodowli. Pochodzą z Bliskiego Wschodu, ale obecnie występują też w Ameryce. Tutaj widzicie naszą hodowlę, którą zakładaliśmy przy Was na jednym z naszych filmów. W tym pojemniku znajduje się około 1500 turków. Nie są duże, osiągają rozmiary od 2 do 3 cm. Samce mają barwę od jasnożółtej po pomarańczową. Posiadają skrzydła. Samice ciemnobrązowe, bez skrzydeł. Samice składają oteki, w których znajduje się od 15 do 30 jaj. Samice w ciągu swojego życia potrafią odłożyć od 5 do 6 otek. Karaczany te nie latają, ani nie spinają się. Nasze karaczany głównie są karmione marchewkami i jabłkami. Jest to bardzo uniwersalny pokarm, który zostawia niewiele resztek, a dodatkowo dostarcza im wodę, dzięki czemu nie musimy podawać im na przykład hydrożelu. Jako ciekawostkę powiemy Wam jeszcze, że na świecie występuje 4600 gatunków karaczanów, a w Polsce niestety tylko 16 gatunków. I to były od nas takie podstawowe informacje na temat karaczanów, a za tydzień zapraszamy na część drugą poradnika na temat owadów karmowych. Dowiecie się z niej informacji na temat świerszczy i szarańczy. I pamiętajcie, że do końca kwietnia macie rabat na zakupy u owadodajni. Zamówienie możecie składać przez Facebooka. A jeżeli film się Wam podobał, zostawcie dla nas łapkę w górę i widzimy się już następną środę. Na razie! Cześć!